No cóż. No cóż, dobrze, możemy kontynuować. Ale słodkie te kicie są, Boże? No. Słodkie i kochane. Dobra, musimy kupić więcej misek. Czy tu na dole? A nie, bo one tu na dół nie zejdą, są malutkie. Muszę im tu u góry gdzieś umieścić. Aha, bo oni mają tu kuwetę. Tą miskę życia byśmy tu postawili, a tu postawimy więcej miseczek dla małych kotków. Macie piękne suchary, tak, zgadzam się. A, kupimy takie... Może jedną różową? Też nie wiem, czy na dole nie jest różowe. Czasem? Nie, to jest jakaś inna. Może jedną różową? No. I może jedną niebieską? To jest jakaś z rybkami chyba. Ja nie wiem, co się tam dzieje, proszę się uspokoić. Wiem, że to jest bardzo złe i ten żart jest niestosowny, ale Lady Kataryna wygrywa. Czemu Francuz idzie do szpitala z białą flagą? Poddał się leczeniu? Boże. Przepraszam, jeżeli są jacyś Francuzi na czacie. Co, że lekarze w kuchni leczą? No. Czystości, a nie, my mam iść w białej sukni do ślubu tej całej jodze, którą odwaliła z pędzelkiem w szyję w łóżku? Ja nic nie wiem. Ja nic nie wiem. Aha, bo precel miał się bawić z gwiazdeczką. Dobra, to się niech precel bawi z gwiazdeczką, a ja się pobawię z małymi kotkami. Właśnie, Ania, rozwiej moje wątpliwości. Ta z ogonkiem to jest która kicia? Dobra, to jest Filemon. On ma te paseczki takie śmieszne. No. Z ogonkiem jest poziomka i z kolejnymi paseczkami jest płcia. O. Super śliczne tam te kotki wyszły. Tam przytul podnieś, daj przysmak. Pobaw się z kotkami. O, patrz, jakie to słodkie. Teraz zobacz. Ojeju, Boże, co tam się dzieje? Nie, no do piwnicy jej nie będziemy. Na razie przynajmniej. Jaka ładna animacja w ogóle. No, w ogóle śliczne są te animacje tutaj z tymi zwierzakami. No, jak przytulam kotecka. I buzi daje, ale ma słodką tą różową łapkę w ogóle. Masakra. Filemon. Mam wrażenie, że różowe... Daj mu przysmaczek jeszcze. Daj mu przysmaczek i pobaw się... kocie figle. A teraz zobaczymy, jak wyglądają wasze cechy. Filemon precel. Filemon jest średnio geniuszowaty, średnio żywiołowy, bardzo przyjacielski, średnio tchórzliwy i bardzo porządny. Średnio tchórzliwy to 100% ja. To jest poziomka. Z czarnym pyszczkiem w ogóle poziomka jest. Jest średnio ofermowata, jest leniwa, przyjacielska, średnio tchórzliwa i porządna. Dziękuję, Skipper. No cierpi. No różowy to nie jest zbyt naturalny kolor. Oj tam. Teraz wiadomo, że gwiazdeczka nie jest farbowana, te jej kolory sierści są genetyczne, więc jest kosmitą. Ale ta średnia tchórzliwość to jest chyba genetyczna. No, bo płcia też ma taki. Jest średnim geniuszem, średnio żywiołowa, przyjacielska. Ma takie same cechy jak ten, Filemon. Jest porządna. Ale dobrze, że wszystkie są porządne. Porządne. Może nie będą psuć niczego bardzo. Dobra, jak tam gwiazdeczka? Gwiazdeczka już ma całkiem spoko z tym towarzystwem. To może ją zostaw, napełni miseczki. I pobaw się z małym kotkiem jeszcze. Pucia. Pochwal za brykanie, o. Daj jej przysmaczek, ale jak? Przytul.
Ale w ogóle jak płcia zapiernicza normalnie w ogóle te małe koty, jak one biegają. No. Ale nie, jak wyścigowo jakieś. W sumie dobrze, cześć, że urodziły szpilki. Się na piętrze. Szpilki Jolki, cześć. Cześć, Szpilki Jolki. Co zjedli no. kanibale na obiad, ani trochę. Proszę. No, taki mały koteczek z taką dużą po prostu wędeczką. A wy o, jak ty się przytulasz. Słodkie kotki. Wycałował kotkę, dobrze. Jestem ciekaw teraz, ile można. Ile można takich kotów wcisnąć w jednym domu w ogóle? Czemu nie możesz położyć kotka? No, bo nie chcę go kłaść. Połóż kota! Nie! A i potrzebujemy więcej legowisk chyba. Kurczę, bo mam mało dosyć w sumie. No, teraz nie będę miała gdzie spać, bo wszystko przepierniczyłaś na ciuchy. Mamy takie jeszcze ładniutkie. O, to czerwone mi się chyba zawsze podobało. Ono było w rybki. Dobrze, tu wam postawię jeszcze jedno legowisko. W sumie macie drapak. Możemy jeszcze tutaj w pokoju postawić. W ogóle wierzba zadaje bardzo ważne pytanie, bo chyba nie mówiłaś, jakie cechy ma poziomka. To chyba mówiłam. To takie same ma, takie same chyba. No, chyba tak. O, takie damy. Już wydałam wszystkie pieniądze znowu. Tak, poziomka. No, przepraszam, szpilki. Poziomka ma takie cechy. Nie całuj tego kota, wiesz, gdzie on się lizał. Oj tam. Na jeden dom może być w Simsach 8 Simów. Kot liczy się jako Sim, z tego co wiem, więc overall na parcelę może być tylko 8 postaci. Znaczy, no tak, myślę, że po prostu poczekamy, aż podrosną nam kociaki. Jakby odsprzedamy je i postaramy się o kolejne, nie? Taki jest ogólnie plan. Aha, ty jesteś zmęczony? Nie jesteś zmęczony za bardzo. Mógłbyś się jeszcze tej charyzmy trochę pouczyć. Mi się bawię z kotkiem. O, jeden goni swój własny ogon. Pucia. No. Słodziaki. Chcę sobie zjeść. Aha, a ona poszła oglądać śnieg za oknem. To może być fajna rozrywka. Jakbym miał ogon, to może też bym go zgonił. W ogóle jak te małe kotki przy tej dużej misce. Z jedzonkiem. Słodziaki. Dobrze. Umyj się i idź spać. Chyba jakoś inaczej z tymi zwierzętami. No właśnie, wydaje mi się, że zwierzęta chyba liczą się osobno, ale nie wiem. Max 8 simów i max 6 zwierząt. Max 10 postaci naraz. Aha. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No to w kolejnym miocie byłoby tylko jedno kociątko, no to trochę nie ma sensu. O, przyszedł do nas spać, Filemon! Patrz, jaki on jest malutki na tym wielkim legowisku, to jest kosmos. No, to by się te wszystkie małe zmieściły. No właśnie, a w Simsach niestety jeden kot może leżeć naraz na posłaniu. Bo on się tam rozpieści, mając takie wielkie wyro, no. Jest popsuty. No cóż. O Boże, chcę teraz małe koty mieć, jak one tak drepczą po tym domu. Boże, jak zapieprzają. No. Dobrze, Ania poszła spać, czy Ania jutro pracuje i nie ma wolna? Ja bym kurczę jeszcze poczekała w sumie z tym. A ty czemu wstajesz? Przeszkadza ci precel, który gada do lustra? No mnie też by przeszkadzał. Ty jesteś jakaś pokrzaniona. Co ty? No idź spać. No precel się tylko gada do siebie, no. No, no nie pójdzie spać, bo precel. Dobra, precel przestań gadać. No bo ją... spać.
No bo ją kręci, ona jest podniecona w ogóle mną przed lustrem. No na pewno. A jak sobie ładnie drapią. I teraz mamy wszystko w śniegu. W ogóle moglibyśmy sobie Mikołaja zamówić, że tak powiem. Ha? No, moglibyśmy w sumie kominek mamy. Choinkę by trzeba było zrobić i ciasteczka upiec. Więc możemy to jutro zrobić. Ania ma wolne. Precel też ma wolne. Nice. A to się przez telefon zamawia tego Mikołaja? Nie no, trzeba właśnie mieć choinkę, ciasteczka, kominek i on przychodzi w nocy. Czyli ty go tak wabisz, tak? Tak. No nie no, one znowu się nie lubią. Boże, co za koty wredne. Jeszcze możesz nowy rok zorganizować. No, ale to nie wiem, czy będzie mi się chciało tyle imprez naraz. Najpierw Mikołaja, potem zobaczymy. Chcę zobaczyć tego Mikołaja. Powiem wam, że jestem super ciekaw jestem. Dobra, ja zapiszę może tutaj, jak na wszelki wypadek. Trochę częściej będę zapisywać, bo teraz mi się gra wywaliła, jak grałam sama. Ale jak Ania mówi, że mówić Mikołaja, za Boże, zamówić Mikołaja, to sobie wyobrażam takiego stripteasera w stroju Mikołaja. O Boże. Zrobisz spalone ciasteczko, to Mikołaj zostawi ci w prezencie węgiel. Dzięki! Nie mam zamiaru zostawić spalonych ciasteczek. Boże, ale te koty tu się kręcą. Co ja czytam? Bo Bartek pisze, że Mikołaj jest zbagowany w ogóle i cały czas sika. Co? Jak sika? Nie wiem! A, o, gwiazdeczka i ten też mają dzisiaj wolne. To w święta robimy, no normalnie święta. Tylko nie mam za dużo pieniędzy, kurde. Czy mi będzie stać na choinkę w ogóle? Mówiłem, żeby nie wydawać wszystkiego, ale... No, ale no nie wydałam, kupiłam tylko dla kotków rzeczy, no. Jezu, gdzie tu się choinki kupowało? Dekoracje? Ja pamiętam, że było kilka choinek ogólnie. Tylko nie wiem, czy wszystkie działają tak samo. Jezus Maria. Nie wiem, gdzie się choinki kupuje. W różnych? Nie. Cześć, bid you good day. Cześć. W roślinach. Aha. Czyli jednak dobrze patrzyłam. A, tu jest. Bo ja mam taką choinkę i mam dietetyczne drzewko świąteczne. Czy jak to kupię, to się będzie liczyć, czy nie? W ogóle tego tutaj nie postawię, to tak będzie się my to będziemy jeść, chyba. Czy co? Nie wiem. Kotki też mają potrzeby, no właśnie. Mikołaj wpada na chałupę, co cały czas chodzi do łazienki albo się śmieje. Co prawda zje ciastka, zostawi prezenty, ale większość czasu przesiedzi w toalecie. Aha! Mieć po śladach w moczu. Ojej, rękoczynanki, dziękuję bardzo za rajda, witam wszystkich. Akurat próbujemy zwabić świętego Mikołaja. Ja zawsze tę zwykłą kupuję. No, to może nie będziemy ryzykować i kupujemy tą zwykłą. No, ona też tu jest biała w ogóle, wow, nie wiedziałam. Lepiej no dobra, biała postawimy niż ją tu. Na razie ten stąd usunę, bo tutaj postawię... Czy te ciasteczka muszą być blisko kominka, czy wystarczy blisko choinki? Kurde, bo już sama nie wiem. Postawimy stolik. Gdzieś biały, o. Mam nadzieję, że dotrze do tego stolika. Chociaż nie wiem, czy na tym stoliku będziemy mogła ciasteczka położyć, ale mam nadzieję, że tak. Dobra. Ty potrzebujesz do toalety. Jakiś prysznic. O, tu miseczkę trzeba napełnić. Tu też. O, te koty teraz będą zjadać w ekspresowym tempie. To jedzenie. Trzeba tego pilnować. Gdziekolwiek na parceli. Aha, okej. Okay. Dziękuję, Marti. Tylko musisz włączyć choinkę. Aha. A to Steam sam musi ją włączyć chyba, tak? Dobra, to ona zejdzie na dół i ją włączy. Na etażerce nie będziesz mogła położyć ciasteczek, a w dwójce to nie działało na etażerce? Nie, to niedobrze. Jaki my mamy blat w kuchni? Co to jest za blat?
Niewystarczające fundusze, aha. To zły blat. Nie potrzebuję, i się bijały. No mogę postawić zwykły taki, ale on się tu nie wczepi. O, trudne sprawy. Cześć Legion! Cześć! Z Simsów się nauczyłem słowa etażerka i zawsze jak to mówię, to się ludzie dziwią, co to jest, a nikt tego słowa nie zna. No ja też często używam tego słowa właśnie z etażerką. Kurde no! Potrzebujemy prostego, białego blatu. Czy to jest białe? Mam nadzieję, że tak. Dobra, może być. Ej, wabienie Mikołaja trudne jest. No. Dobra, może być. Może być. A nie, idzie włączyć choinkę. Chociaż nie. Czekaj. Ty się przebierz najpierw. W ogóle musimy wam powybierać te ciuchy. Włącz choinkę. Ciku. No wygląda jakby była włączona. Rozpalić ogień też trzeba? Czy wystarczy, że nie jest rozpalony? Jak ja bym grał w Simsy, to teraz by się wszystko spaliło w cholerę, ja to wiem. Właśnie ja się boję, że to się spali zaraz. Mamy alarm przeciwpożarowy. Jeśli niegrzeczni, to nie przyjdzie. A czy ty jesteś głodny? Nieszczególnie. To weź tutaj zaprojektuj sobie ubranie codzienne i wizytowe. Potem się przebierzesz w wizytowe i zmienisz wygląd. Dobra. W sumie jesteś trochę głodna, ale nie jakoś bardzo. Czego ty się musisz uczyć? Tej techniki zrąbanej. Aha, te ciasteczka najpierw. Daj deser. O, ciastka świętego Mikołaja. Tylko błagam cię, nie jedz ich. Ja ci je zjem. Dziękuję za kolejne cheerki, Skipper. Chowamy się w choince i czekamy, aż święty Mikołaj przyjdzie dostatecznie blisko. Święty nie będzie wiedział, co go trafiło. Boże. Kominek nie jest potrzebny w ogóle do świętego Mikołaja. Wystarczy choinka, żeby przyszedł. No i ciastka. Aha. Ale to ten kominek i tak miałam, że tak powiem, w tym domu, więc nie szkodzi, żeby... Aha, i tak spaliła te ciastka. Świetnie. Super. One nie zgniją do wieczora. Schowam je do lodówki, no. Potem je wyciągnę. Ale już będą zrobione przynajmniej. Dobrze. Przybierzemy cię... Może w sweterek, bo jest zimno na dworze. Sweterki są bardzo świąteczne, moim zdaniem. No. Tylko masz taki w paski, to nie wiem, czy taki super świąteczny. No i ten, ale sweterek to sweterek. Dobra, zostaw te ciastko. Powinien być w renifery jakieś czy coś. Zostaw to ciastko, bo ono jest spalone chyba. Teraz najgorsze, że nie wiem, czy ono jest na pewno spalone, czy nie. Dobra, posprzątaj. I jeszcze raz zrób. A to ja to zjem! Weź tego nie wyrzucaj, no. Spalone będziesz jadł. Musimy ci fryzurę do wizytowego stroju zrobić. O. Matko, bo ja też mam tu jakieś ekstra fryzury. O! I kozoczesana grzywka. Oh my god, co ja tu robiłam? Boże, jakie tam są dziwne rzeczy w ogóle w tych fryzurach. Normalnie to mnie w ogóle zmienia postać normalnie. No. 100%. O, może chcesz być taki szalony fryz. Czekaj. Znaczy taki w sensie wokalista zespołu emo z lat początku XXI wieku. Nie chcę. O Boże, to którą chcesz fryzurę? Na ślub. Loczki chcesz? Loczki. O Boże, co tu jest? Kapelusz? Boże. Pracę z kapeluszem. Jezu, te wcześniejsze były lepsze.
beret, jakieś coś. O, to jest jakaś zaczesana dziwna grzywka. Widzę już, jakiego moda ci podesłać jeszcze, okej. To jest legalna kopia Simsów z płytki, czy na jakimś Origin? Na Originie mam wszystkie Simsy. Może być ewentualnie ta zaczesana lekko grzywka w oczek. W sensie to, co teraz mam? No, to jest jak na razie najmniej tragiczne z tego wszystkich. To jest brzydka. No to tam była jakaś... Chcesz? No nie, no znajdź mi coś lepszego, to wybiorę. Proszę. Poza tym, no... Bo tragiczne są te fryzury, co ja ci na to poradzę, no. Z gówno jakieś na głowie, a nie super. Włosy. A co ci się podoba? Podoba ci się coś? No, ojej. Dziękuję, Barty. Znaczy, mnie się te wcześniejsze, te pierwsze podobały. No właśnie, te pierwsze spoko. Były najlepsze chyba. Jakby ta taka co do przodu, tak ma dużo. Albo taka zaczesana. A pokaż tą zaczesaną jeszcze. No to zaraz zobaczysz. Mikołaj dostanie biegunki, o Boże. To ja bym zaczesaną poprosił. To, dobra. Zaczesana jest najlepsza. Do wizytowego. Zgadza się, okej. Dobra. Tylko, ojej, jaki jesteś elegancki. Dobra, przebierz się w ubranie codzienne na razie. I weź się poćwicz te przemowy. Taki elegancki, ale ten, ale bullshit przed lustrem będzie odstawiał taki sam. Tak. Że ten Mikołaj ma wymagania z kosmosu, że nie przypalone ciastka by jadł. Je co jest w ogóle. Nie, nie chcę węgla dostać. O, teraz jej się udało, bardzo ładnie. Dobra, zostaw te ciastka. Zanim je zeżresz. Zachowaj resztki. Dobra. Teraz możesz wziąć prysznic. Pójdziemy na górę ciebie przebierać. Co projekty codzienne, wizytowe. Czy mamy lustro na górze gdzieś jeszcze? Oczywiście, że nie. Co mi lustro na górze? Nie popraw wygląd, zmień wygląd. O, kot mnie zablokował. Jak to kot? Dobrze, to Anię przebierzemy, albo ja wybrałam saletnie sukienki, no to tak trochę lipa. A to ja sobie założę to. To w sumie dużo nie zmienię wyglądu, ale nie będę. I ojej, jaką ja mam sukienkę wizytową. Boże, ja już nawet nie pamiętam, że takie jej wybierałam. Ojej. Suknia ślubna. Ktoś do nas dzwoni. Chce nas okraść z ciastek. Emma Swan! O nie! Chcę ją przywitać, bo ona jest naszą przyjaciółką chyba jeszcze. Chyba jeszcze. No, bo to tak trochę szybko znika. Jezus Maria, czemu ty masz różowe włosy na tym? Do wizytowego osobno poprosimy jakąś super fryzurę. O, tutaj była taka fajna. Tylko, że ty wyglądasz, jakbyś miała różowe włosy, no. No przez chwilę się w ogóle wystraszyłem, bo to jest jakiś bug. Ale ta fryzura mi się podoba, więc... No, jest super jest właśnie. Dobra. Przywitaj naszą koleżankę. Może nie zje nam ciastek? No po tym poznamy, czy jest naszą przyjaciółką, czy zażre, czy nie. Jezu, jakie buzi. Coś, jestem zazdrosny. Dziękuję, Skipper, szalony człowieku. O, mogę jej sprzedać w ogóle kota. Matko, dziękuję, Barty.
Choinka piękna, ciastka przypalone, grzeczni byli poza sypialnią, ale to jak każdy w sumie, niech im będzie, zostawię suknię ślubną zamiast węgla. Też mam te różowe fryzury. O! Uroczo. Mówienie, że Ania jest grzeczna poza sypialnią, to jest takie trochę... Czemu gest nie działa? Halo? No piątkę jej zrób. W ogóle ona ma taką samą kurtkę jak ty. Nic nie chcę mówić. No moim zdaniem to jest podstawa, żeby zerwać przyjaźń. Zapytaj... Ile masz pieniędzy? Super! I opowiedz jej sprośny żart. Na pewno jej się spodoba. Ale jak w ogóle ta pokojówka brodzi normalnie w tym śniegu? No. My w ogóle możemy robić w tym śniegu różne dziwne rzeczy. Ha? Na przykład? Możemy... O, tutaj się nie dało budować iglo? O, szkoda. Ale można ulepić bałwana. Już idzie i gdzieś tam... Już coś będzie nam kradła. W ogródku. Nie mogę jej zaprosić do tego lepienia bałwana. Zostaw moje rzeczy. Zaproś do lepienia bałwana. Chodź tu. Zostaw moje rzeczy. Kradzieju jeden. Czemu na dzisiejszym live co 5 minut coś drzelare? Bo są nowe dźwięki. Tak, jest taki nowy feature. Tak. Ty, pracar, sugerujesz, że Ania jest niegrzeczna wszędzie, oprócz sypialni, i coś insynuujesz? No właśnie, halo. W życiu, że jest niegrzeczna w sypialni i na przykład w budkach foto. W budkach foto. No nie widzieliście, co się działo? Masakra, więc no... Uważajcie na słowo. Lepu, lepu, lepu. No. Dziękuję. Nam przyśnieżyło weselne rzeczy. No. Niestety. Jezu, jak ja się przymierzam do tego bałwana. A tutaj się nie dało od jakichś innych bałwanów? Już te klasyczne? W sumie nie wiem. To mi do ciebie pasuje. Bo ty jesteś ogólnie perfekcjonistka, więc no. Bałwan jest idealny. Dobrze, wyciągnijmy jakieś żarcie. Może. Ale Emma, jak się patrzy na tego bałwana. No. Chyba się zakochała. Dziękuję bardzo, skuterku. Wolałbym iglo, ale niech już będzie bałwan. No ja też bym wolała iglo, bo w sumie w trójce można było barabara w iglo. No, tutaj to... O. Niestety. Ale se siadła w ogóle jaka księżniczka. Myśli, że co? Podane do stołu? Sama se weź. Tam te muchy jeszcze i latają. Taki bullshit w ogóle. Idź też zjedz sobie. Potem jej schowamy to sprzed ryja, zanim nie, jednak się ruszy. Jednak się ruszy, jednak idzie. Księżniczka. Ale to jest dobre, bo ona do ciebie przychodzi i ty nie wiesz, co o niej mówisz w ogóle. Tak. Nie poszła se gdzieś. W ogóle. A? Poszła se pierdnąć? W ogóle co się dzieje? Nie wiem. Cześć, Teso. W tym domu jest piwnica? Tak. No, da się to zrobić, nie? Tylko to jest trochę problematyczne w tych Simsach, bo to trzeba obniżać teren i w ogóle. Ale no, ja tego nie robiłam, Seba robił, także pytania do niego. Cześć Deso i cześć Konrad. Cześć Konrad. Ania ma ludzi od robienia piwnic. Tak. Ej, czemu ty nie poszedłeś jeść, tylko na komputer? No bo FIFA jest, aktualizacja nowa, patch. Nie, bo ty przeglądasz strony internetowe o grach. Zostaw to. Idź jedz. Idź jedz, pogadaj z Emmą. Ja jej schowam sprzed nosa tą... A to jedzenie. Sprzed ryja. Cześć, Alexa. Cześć, Alexa. Hejka. Ja mam najsuper gust. Wszystko. FIFA. Ponad życie. Dobra. Gdzie mamy jakieś nasze małe kotki? Jak się czują nasze małe kotki? O, tutaj pusta miseczka jest. Trzeba napełnić. Pochwal za zabawę z innymi. Popieść. O, tutaj kotki. Ja we wszystkich praktycznie swoich budowlach do Sims 2 buduję piwnice. Są fajnym dodatkiem, można dodatkowe miejsce w domu zrobić, plus piwnice są klimatyczne. No, to prawda, ja w trójce też właśnie często buduję
bo w trójce jest łatwiej. O nie, a pochwal za zabawę z innymi? No pochwal. Pochwal, kicie. I przytul. Ale to powiem ci, Aleksa, że ja też nie lubię FIFA. Ja tylko w Simsach lubię FIFA. FIFA, jedyny przypadek, kiedy mógłbym grać w FIFA, to z Anią jakby chciała, a tak to... No, ty idziesz odebrać telefon. Nie, ja nie podchodzę do telefonu, idź se grać. I ty w ogóle tak se ocierasz policzki tego kota. No, w prawdziwym życiu też tak robię. No, zauważyłem. Jak się bawi. Dobrze, Filemon idzie, a jeszcze chyba z tym kotkiem w ogóle nie mam. Z Pucią. Pucia. Zostaw ten komputer. Kotki są. No, ale no... Bo te nie mogą mi, wiesz, FIFA przysłonić, no. Ale nie, ja mówię do mojej postaci. Ty to sam możesz. Dobra, już myślałem. Przytul. I pobaw się... A baw się z? Co to jest? Baw się z. Boże, ale maziaty ten kot jest. No gdzie jest baw się z? Baw się z. Baw się z. Aha, bo tu musisz podnieść go do tego. A ty tak go podrzucasz. To jest baw się z. Super. Podrzuć w powietrze. Gdzie Dot? Dody nie nazwaliśmy, przykro mi. Chcemy sprzedawać te genetycznie modyfikowane koty, żeby rozprzestrzenić geny gwiazdeczki? Tak. Tak będziemy robić. Dobra, weź trochę jeszcze pozajmuj się drapkiem. On jest też niedopieszczony. Pogłaszcz go. Pobaw się. Jak wy macie te relacje? No, z gwiazdeczką wam spadają. No, najgorzej jak jest więcej kotów w domu i te starsze są takie niedopieszczone. To takie smutne. Dobra, to jeszcze gwiazdeczkę tutaj poprzytulaj. O, pochwal za drapanie. Dopieść. No ale miałeś się pochwalić. No, drap, no. Dobrze. I pogłaszcz. Gucia, nie oddamy koteczku nikomu. Ale nie zmieści nam się tyle, ile ona chce. I tak będą jeszcze kolejne. Spokojnie. Sama też bym niechętnie je oddawała, ale no niestety nie mamy tyle miejsca. No nie wszystkie. A może my może się rozwiedziemy i będziemy mieszkali w dwóch domach, będziemy mieli koty. Boże, ile ty musisz się tych rzeczy nauczyć. No, ja nie mam lekko w życiu. Weź się ucz tej techniki może. Ja się muszę uczyć, a nie tylko sobie ocierać się o koty. No. Ja też muszę się uczyć techniki. Dobra, idź siku. Prysznic i też do nauki. Mamy tylko jedną półkę z książkami. W tym domu. Smutne. Goście niech sami sobie sobą zajmą, koty ważniejsze. Oczywiście! O, przepraszam, Skipper, Boże, nie patrz tak na mnie. Ale jak to mówią, jak jest inteligentny gość, no to się da radę sam ze sobą zabawić, nie? I się nie będzie nudził. Czy ty poszedłeś się uczyć tej techniki? Poszedłeś, no dobra. Ale ja ogólnie rozumiem reakcję Skipera, bo my te koty mamy niedługo, ale ja się już z nimi zżyłem. No, ja wiedziałam, że się zapali ta choinka. A, czyli jednak. Ona jest porąbana, no. Ale widzę, że ten alarm nie zadziałał na tą choinkę, super. Jakaś ogień. Mam nadzieję, że Simuk mi nie spali. No, niebezpieczne. Prosiło o katastrofę. Super, a pretel mi nie pomaga. No ja się uczę techniki teraz. Patrzysz na śnieg, a nie uczysz się tej.
No bo ładnie pada. Dobra, muszę ten kupić tu drugi ten alarm blisko tej choinki. Czy mogę nad choinką? Mogę, dobra. A ty nie idziesz na komputer, tylko też zajwaniasz do książki. No, uczyć się. Skubańce małe. Nie, goście są w naszym domu, sami się nie zabawiają, co? Proszę, to sobie jakieś źle to przeczytałam chyba. Alarm nie zadziałał, bo jest osobne pomieszczenie. Tam jest mały płotek i chyba to oddziela. Aha, bo ja myślałam, że skoro nie jest połączone ze sobą, to nie jest jako oddzielne pomieszczenie. Dziwnie. No, mnie się wydaje, że Skipper chyba chce, żebyśmy my zabawiali gości. Oj, tam, będziemy zabawiać gości. Zresztą ona już sobie poszła chyba. W ogóle. Nie, też damy kota.